Witajcie drodzy widzowie, Areko 265 w pamięci. Ja się nisko i zapraszam was na mecz. I mecz kariery menedżerskiej Arkadiusza Kotnowskiego Real Madryt. Najpierw konferencja przedmeczowa, półfinał Ligi Mistrzów AC Milan kontra Real. Mam trochę głośniej i zaczynamy spotkanie. No to zaczynamy. Prezydenci, oczy ci się śmieją. Co się stało? Dobra, to piłkarze niebawem wbiegną na murach, a my dowiemy się, kto wygra w pierwszym półfinałowym starciu UEFA Champions League. Transmisja z San Siro wkrótce. Dzięki nam. Dzięki Twojej troszce i miłości jesteś wyjątkowa. Halo, kłaniamy się nisko i witamy Państwa serdecznie z tej świątyni futbolu, San Siro. A już za chwilę przed nami piłkarskie emocje. Najbliższe półtorej godziny spędzą Państwo w towarzystwie Jacka Laskowskiego i moim, czyli Tomasza Smokowskiego. Takiego półfinału UEFA Champions League nie można przegapić. Za chwilę pierwsze spotkanie. Drużyna Milanu zmierzy się z Realem Madryt. Grze już tylko cztery drużyny, a to oznacza, że mamy tu do czynienia z czterema najlepszymi zespołami starego kontynentu. W końcu UEFA Champions League to najważniejsze i najbardziej prestiżowe rozgrywki klubowe Europy. Zaraz rozpocznie się prawdziwa dwumeczowa walka o zaszczyt gry w finale. Dla mnie jedno z najważniejszych spotkań w roku. Gdzie jest? Takie mecze się ciężko ogląda, szczególnie na ekranie, i to, którzy liczą na grę w bramce.
piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych butelki, które oglądamy na boisku. Rozmawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tomku, finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów nie ma nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych w historii futbolu. Kancelański finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami z dwiema bramkami w zaliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do Anna. Realizator pokazuje nam teraz wyjściową jedenastkę Realu Madryt na ten mecz. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej Nacho Fernandez wystąpi na boku wraz z Marcelą. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odgrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Rzut wolny dla Realu Madryt. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartą. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra. A teraz szansa na gola. Niemożliwy! Jak prosto wyjął! Przy takiej odległości nie miał czasu na reakcję, a jednak to obronił. Brawo! Piłkę przechwytują rywale. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Jest brawo! Robią przetrzymany krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Obejmują prowadzenie, przygotowanie do spotkania przynosi owoce. Cieszy się trener, ale to przecież jeszcze nie zwycięstwo. Ważny jest wynik po ostatnim. No to mamy 1-0. Jedno z pytań, jakie nasuwały się w oczekiwaniu na ten mecz, co nam dzisiaj pokaże Karim Benzema? Ten gość jest teraz w gazie, notuje okres bardzo dobrej gry i sypie golami jak z rękawa. To mogą być jego rozgrywki, wykorzystuje nadarzające się sytuacje, sam je sobie kreuje, a kolejni rywale nie mogą wciąż znaleźć na niego sposobu. Naprawdę, padnie nam tutaj dobrą okazją. Piłka pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki, był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Chyba zbyt czytelne to dośrodkowanie. Przejmuje piłkę przeciwna ekipa. Atak na rywala i odbiór piłki. Brian Diaz. Piłka dzwoni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. I strata, fatalne zagranie. Kosa, kolana, wokół dła, wydawało się, że nie sięgnie. Głęboko w pole karne zagrywa. Dzięki niemu portale piłkarskie miały o czym pisać, mają z czego żyć, ale nie bez powodu. Zawodnik ogłosił już, że po zakończeniu sezonu zawiesi obrona, ale piłka grze. Traci piłkę po tym doskoku. Modric. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Znamy każdy szczegół, który sprawia, że nasze księżniczki są wyjątkowe. Rebić. Teo Hernandez. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Broni swojej bramki jak należy w walce, mamy to piłki na przedpolu. Udana interwencja. Hazard. Kurde mać, no jak on tu się... Modricowi nazwisko
Chorwata jest ostatnio odmieniany przez wszystkie przypadki. Wygląda na to, że w sezonie pożegna się z zawodowym futbolem. Przynajmniej w roli piłkarza. Trudno w to uwierzyć. Kończy się pewna epoka dla niego, dla tego zespołu. Chyba nie zdołają go namówić na jakiego gry, choć z obecną formą bez trudu by sobie poradził. Mówi się, że nie ma zawodów Czerwinę, bo jest groźna akcja. Zaczyna przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Azar, pole karne. Okej, okay, może być niebezpiecznie. Co za okazja! Tak bliska, to powinien być gol! Golkiper są poszyłki na straconej pozycji, ale broni! Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie groźnego. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Mocne, czyste wejście. Oglądamy teraz Kyliana Mbappé w najlepszym możliwym wydaniu. I Benzema! Zagrożenie nie minęło. No tak, teraz bramkarz... Demać! Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej ulicę. Koniec pierwszej połowy mecza. Benzemę zostawimy jeszcze. Drugą połowę pierwszego meczu półfinałowego UEFA Champions League. Czas zacząć. Dobrej zabawy. Aleksandr Lacazette. Dobre wyrównanie. Ciekawe, co z nim zrobi. Szansa teraz na wyrównanie. Karim Benzema. Uwaga, wychodzi sam na sam. Akcja jeszcze się toczy. I gol! Dlatego chciałem go zostawić. Mają teraz dwie bramki przewagi. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny rajd. Ręce same się składają do oklasku, a głowa od razu podpowiada, że choć stola futbolu jest gra zespołowa, to takie indywidualne pozycje to piłkarski miód. A do zera, gramy dalej. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Benzema, czy stoła to strzelić? Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowanie prezentuje na teraz swoją cieszynkę. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wybuchł go w pole. Bramkarz dał sobie hit gola przy krótkim słupku. Zmieścił to strzał. Bramkarz tylko... Odsunął się i tylko... Dobra, dwie bramki są, więc tam będziemy odpocząć. Jowicz, Mariano wejdziecie, Mbappé też odpocznie, Kroos też wejdzie. Rodrigo. Wyszedł sam na sam, uwaga! Blokuje uderzenie. Czy zdoła trafić? Bramkarz się bija, ale gracie... Kur... Nic z tego nie będzie. Spalony! Nie, zakryjcie to logo Gazpromu, proszę was. Będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Naprawdę?
Nie wiem, czemu FIFA jeszcze nie usunęła Gazpromu z tego. I rosyjski zespołów nie usunęła jeszcze. A już teraz chcielibyśmy Państwa zaprosić na inne starcie dla Liga Santander. Real Madrid zmierzy się z Espanyolem Barcelona. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe mecze. Nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo gołów. O, teraz zrobiło się groźnie. Jest! Kolejna nalika! Pomyślają przewagę do 4 goli. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu, zanim formacja obronna się zorientowała, było już po prostu. Zdecydowane jest to prowadzenie jakby. Nie. Trzeba wejść. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Znakomite zagranie, na to jest. Okazja przed nim teraz. Blokuje ten strzał. Ale okno, widzieliście? Tak się kończy, kurwa, zadzieranie z Realem. Widzimy tę sytuację raz jeszcze. Można było tej bramki uniknąć. Za bardzo opuścili krycie w polu karnym i rywal to wykorzystał. Trzeba było szybciej wybijać. Mieli sporo czasu, by zażegnać niebezpieczeństwo. Powiększają przewagę 5 do 0. Próbuje Bakayoko. Dobrze, teraz mija rywala. No i po ataku, dobra interwencja. Nie, postaram się przedłużyć kontrakt Modricowi o rok. Bo z nim chyba jeszcze nie renegocjowałem kontraktu. Niech nie zastawia się przed próbą zabrania piłki. Czy ktoś jest w stanie ją oderwać? Ma teraz szansę! Nie! Cześć, panie. Kończymy to. O nie, to już raczej finał jest nasz. U siebie tylko dołożyć dwie bramki może albo i tyle. I to będzie tyle. To nie, to już jest finał, mamy w kieszeni, można powiedzieć. Łatwo odbiera teraz piłkę przeciwnikowi. Dziękuję bardzo. Racing się opłacił. Odzyskują posiadanie piłki. O, i to był ciążkowy odbiór piłki. Piłkarze pobrają jeszcze zaledwie 5 minut. Aha. Coś przedłuży pan arbiter. Luka Modric, zdaje teraz interne. 4-4-2 będziemy zostawiać właśnie na, teraz na puchary. Ha! Nie ma! Nie ma we wsi. A zatem jest decyzja, będziemy mieć zmianę na boisku, bo to jest łaska. Cio! Nic nie będzie. Jest potwierdzenie, tylko 2 minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Teraz ciekawie, czy z tej męki będzie chleb. Chwila przerwy w grze. Zaraz znów bramka. Dziękuję. Do widzenia. Ostatni gwizdek. Przyjazna drużyna bierze tutaj zwycięstwo. 6-0. Zaraz usłyszymy się w wywiadzie pomeczowym. Jeśli meczu to chodzi o to, to jest to tyle. Do usłyszenia. W wywiadzie po meczu, teraz czas przejść do wywiadu pomeczowego. Tu mam garnitur, tam mam garnitur, a tu mam taki... tę samą koszulkę, co graliśmy w niej. Mam indywidualną. To logo powinni zakryć Gazprom. Wy w ogóle wywalić Gazprom, powinni z FIFA i powinni wywalić ten rosyjski zespół. Będziemy mogli świętować u siebie. Tak jest. Nie bez soku. Nie
Dwa trafienia. Benzema jest dziś jakiś komentarz? Oczywiście, że dam komentarz. Benzema naprawdę zaimponował, panie. Krupny aż 6 bramek. Spokojnie, spotkanie mogło potoczyć inaczej. Tak czytam sobie, że powinniśmy wygrać wyżej. Niech się cieszą, że nie wygraliśmy wyżej. Dobra, dziękuję za uwagę. To wszystko. No nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanał, dzwoneczkiem, łapek w górę, komentarze. Do usłyszenia. Do jutra. Trzymajcie się. Cześć. Pa!